Dzień dobry, mamy 2 lutego 2023 rok. Witam z Wigierskiego Parku Narodowego. Nazywam się Wojciech Misiukiewicz, jestem specjalistą od bobrów. Dziś mamy Światowy Dzień Mokradeł. Wigierski Park Narodowy wpisuje się idealnie w ten dzień, jako że park nasz został wpisany w konwencję Ramsar, a jest to konwencja, która traktuje o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków. A ptaków na terenie parku mamy 206 gatunków, ale stwierdzonych. Nie są to oczywiście wyłącznie ptaki lęgujące w obszarze naszego parku, ale są to ptaki, które zostały w historii Wigierskiego Parku Narodowego stwierdzone z całą pewnością przez specjalistów, ornitologów. Mokradła wpisują się idealnie w naszą przestrzeń. Wigierski Park Narodowy to 42 jeziora, 6 rzek, torfowiska. Otwieramy prezentację. Opowiemy tym razem o gatunku, który jest hydroarchitektem, który budując wokół siebie przestrzeń wygodną dla swojego życia, tworzy właśnie mokradła, tworzy rozlewiska. Jest to wyjątkowo pracowity hydroarchitekt. Światowy Dzień Mokradeł, którego wiodący temat to już czas na przywrócenie mokradeł. Różnego rodzaju są typy mokradeł, mokradła śródlądowe, przybrzeżne, mokradła utworzone przez człowieka. W przypadku Wigierskiego Parku Narodowego mowa jest tutaj o mokradłach śródlądowych. Jeziora, rzeki, 42 jeziora, 6 rzek, torfowiska. Terenów zalewowych nie posiadamy, natomiast bagna i owszem. Mokradła przybrzeżne oczywiście nie są jakby przyporządkowane dla naszego parku, a mokradła utworzone przez człowieka, no stawów rybnych też nie mamy. Mamy otka przydomowe. Lata temu realizowane były nawet projekty związane z tworzeniem środowisk wygodnych dla płazów, a więc te oczka przydomowe były organizowane również w przestrzeni gruntów prywatnych, gdzie właśnie wiosną można było obserwować różne gatunki ptaków. Mokradła zanikają. Mokradła zanikają. Widzimy to zwłaszcza w dobie tego deficytu wodnego w naszym kraju, który chociażby obserwujemy na okoliczność reportaży telewizyjnych. Miniony rok letni był, można byłoby powiedzieć, wręcz tragiczny, jeśli chodzi o brak wody, Wisła, Odra. Słuchaj, po łacie rzek, zakoli, ta woda ucieka, wyparowuje. Przestrzeń Suwalszczyzny, obszar Wigierskiego Parku Narodowego aż tak bardzo nie cierpi. Oczywiście tego deficytu nie ma tak dużego, ale to nie znaczy, że jest doskonale na naszym terenie. W ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie ta zima była taka normalna, w związku z tym zasilanie podczas wiosennych roztopów tą wodę było rzeczywiście znaczące i podczas gdy w innych obszarach parku, w innych obszarach kraju rzeczywiście tej wody nie było, to te rzeki i jeziora były tą wodą rzeczywiście wypełnione. Nie znaczy to oczywiście, że jest doskonale, bo bywały lata suszy, kiedy rzeki typu Wiatrołyża albo na przykład Maniówka tylko z nazwy były rzekami, bo tak naprawdę te rzeki wyglądały jak potoki. Gdzieś tam sobie czurkała woda pomiędzy kamieniami. Teraz całkiem jest dobrze, ale ja przypominam sobie podczas tych moich wędrówek, kiedy tej wody rzeczywiście nie było, kiedy były lata suche i kiedy właśnie na tych wspomnianych rzekach tej wody brakowało, to właśnie obecność bobra, gatunku herbowego Wigierskiego Parku Narodowego, powodowała, że pojawiała się ta woda, ta woda była retencjonowana przez te zwierzęta. Dzięki tamom, dzięki rozlewiskom rzeczywiście ta woda była powstrzymywana i zostawała w środowisku naturalnym. Na świecie mokradła są najbardziej zagrożonym ekosystemem. Od 1700 roku zanikło 80% wszystkich mokradeł. Mokradła są osuszane, zabudowywane na potrzeby rolnictwa, zwłaszcza to widać w obszarach sąsiadujących z nami w obszarze województwa podlaskiego, parkach narodowych, gdzie historycznie, sięgając wstecz, te obszary były meliorowane. Budownictwo miejskie również wkracza. Mi zdarzyło się jako specjaliście bobrowemu
być zapytanemu przez pewną firmę deweloperską z centralnej Polski, która poprosiła mnie o inwentaryzację stanowisk bobrowych na okoliczność wielkiej inwestycji, mianowicie miały być zabudowane obszary zasiedlone przez bobry. I ten bóbr, jako zwierzę, który zabagnia obszar, był kłopotliwy dla inwestora. Postanowiono zinwentaryzować stanowiska bobrowe, a następnie je odłowić, przemieścić. Bóbr był niewygodnym gatunkiem, ponieważ tworzył mokradła. Także te inwestycje budownictwa związane z budownictwem miejskim również wpływają na degradację mokradeł. Ja pamiętam oczywiście tego zlecenia nie przyjąłem. Natomiast jaki był los tego obszaru? Czy rzeczywiście on został zabudowany z myślą później o komercyjnej sprzedaży mieszkań i pawilonów? Nie, nie. Mokradła to wody. Woda jest, jak wiemy, zanieczyszczana. W wodach miało miejsce nadmierny połów ryb lata jeszcze temu. W tej chwili to już jest normalizowane, no ale pojawiają się również inwazyjne gatunki obce, które również szkodzą ekosystemu. Sprzyja absolutnie ekosystemom nasz bóbr, gatunek herbowy Wigilskiego Parku Narodowego, zwierzę, które dzięki swojej pracowitości tworzy, tworząc dla siebie wygodne środowisko, tak naprawdę tworzy czasem, bywa, że wielkoobszarowe mokradła. W świecie mamy dwa gatunki bobrów. Jeden to jest bóbr europejski, bóbr kanadyjski. Bóbr europejski występuje oczywiście w części euroazjatyckiej naszego świata, kanadyjski w obszarze głównie Ameryki Północnej, też południowej, w Chile, w Argentynie. Został zawleczony też na obszar Europy, między innymi do Finlandii. W tej chwili ta populacja rozszerza zasięg swojego występowania, już spłynęła w kierunku Karelii do Rosji. Rosjanie sami też wprowadzali bobra kanadyjskiego. Część populacji na Dalekim Wschodzie nie utrzymała się ze względu na trudne warunki. Tak czy inaczej, mamy bobra europejskiego i kanadyjskiego na świecie. Podobno miał występować w obszarze kraju również bóbr kanadyjski, kraju w sensie naszego kraju, w obszarze Polski, który miał być wypuszczony na rzece Pasłęce. Badania czaszek bobrów współcześnie żyjących wykluczyły występowanie tego gatunku, czy nawet hybrydyzację, bo jest możliwa. Rzadko, to rzadko, ale w warunkach fermowych, na przykład w populacji woroneskiej, udało się naukowcom skrzyżować bobra europejskiego z bobrem kanadyjskim. RODO, ale wymienię przypadkowe nazwiska, które czerpią swoją nazwę od bobra. Ja na przykład miałem kolegę na studiach, który nazywał się Bobrowski. Znam też osobę, która nazywa się Bober. Tych nazw związanych z bobrami jest wiele, tak w nazwiskach, jak również w miejscowościach. Po sąsiedzku z Wigilskim Parkiem Narodowym jest Bobrowisko miejscowość, jest Bobrówko na Mazurach. Tu widzimy to zdjęcie, nieopodal widzimy w tle jezioro. Też w granicznych Bobrownikach, rzeka Bobierza kiedyś nazywała się Bobrą. Takich miejscowości i osiedli związanych z nazwą Bobra jest w Polsce 83. Sprawdziłem to w Skorowidzu nazw. I według danych historycznych te nazwy Bobra, Bobrowe miejscowości i nazwy czerpią swoją nazwę właśnie od Bobra. Były wykluczone, że osoby, które, czy przodkowie tych osób, które w tej chwili nazywają się Bobrowski, Bobrowniczy, Bober i podobnie, powie ci niewykluczone, że zajmowali się ochroną bobrów. Kiedyś prawo polowania na bobry mieli tylko nasi możnowładcy, później to polowanie było coraz bardziej powszechne. Polować się mogło rycerstwo, później kler, coraz niższe warstwy społeczne, ale za dawnych czasów, za panowania naszych możnowładców, to bobrowniczowie różnych stanowisk, na przykład Venator Castorum, zajmowali się ochroną bobrów, odławianiem bobrów, pozyskiwaniem ich cennych skór, również mięsa i stroju bobrowego. Miejscowości, które dziś, tak jak tutaj mamy Bobrówko, niewykluczone, że zostały właśnie nazwane ku pamięci bobra, który mógł występować w obszarze, tutaj jak mamy na przykład to jezioro, w obszarze tego jeziora, gdzie wsie były obarczane obowiązkiem również nadzoru tych stanowisk bobrowych. Tak kiedyś Remigiusz Ładowski w 1804 roku opisywał bobra. Bóbr jest to zwierzę ziemnowodne, ma wejrzenie straszne dla długich i ostrych zębów, którymi drzewa ścina.
Tak dalej, aż niektórzy mięso jego jedzą nawet w kost. Mięsko bobra jest jadalne, doceniano go już w średniowieczu. Doceniano go tak bardzo, że z powodu właśnie mięska stroju bobrowego oraz zwłaszcza skór, ten gatunek zarówno na kontynencie europejskim, euroazjatyckim, jak również amerykański został niemalże zupełnie doszczętnie wyniszczony. Mięsko jadano w czasie postu. Kler francuski dopuścił do spożywania bobra w czasie postu, ponieważ uważano, że ze względu na ten ogon, który tutaj widzimy, pokryty taką niby łydkowatą skórą, bardziej zbliża go do ryby, ale też jak doczytałem się w literaturze, na przykład wydra była również odławiana i traktowana jako danie postne, chociaż nie ma takiej struktury ogona. No, być może te ssaki, które występowały w wodzie, były kojarzone z ryby, w związku z tym taki nacisk kulinarny, futrzarski, leczniczy, o tym za chwilę, był na te zwierzęta. Futro. Tak jak mówiłem, futro to był ten powód, dla którego te biedne nasze zwierzaki, ci pracowici hydroarchitekci były wypolowywane. Jaki był powód? No, okazuje się, że na 1 cm2 skóry bobrowej może być nawet 37 tysięcy włosków. Ta skóra jest podwójnej jakby warstwy, jest ta część oścista i później u spodu jest podszerstek. Niektórzy wyróżniają 4 warstwy. W każdym razie te izolacyjne, ale też miłe w dotychu wartości czy jakość tej skóry spowodowały, że ten zwierzę było bardzo mocno wypolowywane, na to zwierzę polowano, nasi możnowładcy życzyli sobie nosić szuby, czapki, futra, zwłaszcza z czarnych bobrów, i zadaniem bobrowniczym było właśnie usuwanie bobrów brązowych na korzyść bobrów czarnych, które były najbardziej poszukiwane na rynkach. Ta wartość związana z wyglądem oraz jakością skóry bobrowej spowodowała, że te zwierzęta były bardzo, bardzo mocno eksterminowane. I to zarówno w Europie, jak i w Kanadzie po lewej stronie, w Ameryce Północnej po lewej stronie mamy czapki cywilną nazw wojskowe z bobra kanadyjskiego zrobione, i tutaj po prawej stronie mamy rycinę, tak naprawdę skan, który pokazuje dwóch bojarów w skórach bobrowych, a jeżdżaj z bobrową miecha. W Rosji, na wschodzie, na północy naszego kontynentu bobr był bardzo ceniony, w Polsce również oczywiście, w związku z tym dla futra na niego bardzo chętnie polowano. Tutaj mamy takie ubranka z Finlandii. Kolejnym powodem, dla którego niemalże w ogóle wyniszczono populację bobrów, to był strój bobrowy. To są takie mieszki znajdujące się w odbytowej części ciała, które są wypełnione plastelinowatą konsystencją, która służy bobrowi do oznakowania terenu. Takie mieszki posiada zarówno samiec i samica. Widzimy takie wysuszone mieszki. One były wykorzystywane do różnorakich celów, zarówno w przemyśle farmakologicznym, ale też spożywczym. Perfumeryjnym. Do dnia dzisiejszego, z powodu, jak ludzie sądzą, właściwości leczniczych bobra, na tego bobra się poluje, jest na to rynek, ale kiedyś właśnie z tego powodu faktycznie na te zwierzęta polowano. Literatura podaje, że caryca Katarzyna, która znana jest z swoich miłosnych uniesień, zażywała ten środek jako środek pobudzający i podniecający. Był ten środek również stosowany przez osoby, które cierpiały na migrenę, przez osoby, które cierpiały na hipochondrię, histerię, nerwowe zachowania. I tak jak tutaj widzimy, użyty w wszelkich daniach działa podniecająco, przymnaża ciepło i przewiew skóry i tak dalej, i tak dalej. Do dnia dzisiejszego ten strój bobrowy jest wykorzystywany. Na przykład kilka lat temu Amerykanie wypuścili bourbon na bazie stroju bobrowego, a Rosjanie natychmiast odpowiedzieli też takim napitkiem ziołowym, bobrowa jasiła, gdzie również był w składzie, znajdował się ten strój bobrowy. Strój bobrowy, jak się okazuje, tak naprawdę nie ma tych właściwości leczniczych, to jest mit, zostało to potwierdzone farmakologicznie, oczywiście na rynku w dalszym ciągu występuje, ale został on w dużej części też zastąpiony jakby specyfikami syntetycznymi, bo
Strój bobrowy na przykład dodaje się do lodów albo dodaje się do papierosów. Tym niemniej rzeczywiście ten naturalny strój bobrowy, tak w Ameryce Północnej, jak również na wschód od nas, na północy również od naszego kraju, jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym, farmakologicznym, perfumeryjnym, kosmetycznym. I tutaj mamy ten przykład, kiedy Stefan Falimisz w rozprawie o ziołach i mocy ich opisuje te lecznicze właściwości bobra, 1504 rok, odsyłam do tej lektury. I tutaj mamy takie stroje bobrowe, to jest współczesne zdjęcie wykonane przeze mnie w Rosji w Instytucie Badawczym Łowiectwa 20 lat temu, także no, dosyć współcześnie. I były to stroje bobrowe przygotowane na rynek chiński, kosztowały wtedy, jak pamiętam, $25. A dla porównania, jaka to wtedy była wartość, otóż doktor habilitowany w instytucie zarabiał $25, a para worków strojowych kosztowała $25. Rycini pokazują, w jaki sposób eksploatacja, polowania, nacisk na populację tych bobrów doprowadził do upadku tej populacji. Rycina A do ryciny H pokazuje, jak ustępuje ten czarny kolor, a więc obszary zasiedlone przez bobry. Teraz powinna być rycina I. Zdecydowanie populacja bobrów ma się lepiej. Na stan 1992 ten stan populacji, tak jak tu widzimy na tej rycinie, rzeczywiście wyglądał bardzo fatalnie. W tej chwili absolutnie, absolutnie ta rycina jest nieaktualna i jest zupełnie bardziej, powinna być zaczerniona. Polowano ze względu na skóry, ze względu na mięsko, ze względu na futro i w końcu opamiętano się i w 1529 roku statusem litewskim rozpoczęto akcję ochrony, niestety spóźnioną akcję ochrony tego gatunku, tego naszego twórcy mokradeł, którego w momencie, kiedy występuje susza we współczesnym świecie, tak bardzo chętnie chcielibyśmy widzieć na naszym terenie. Mili Państwo, gdy jeżdżę na różnego rodzaju konferencje poświęcone małej retencji wód, zawsze na takich konferencjach albo seminariach jest kilka referatów poświęconych zbawiennemu wpływowi bobrów na małą retencję wód. Bóbr gromadzi przecież tą wodę, bóbr retencjonuje ją i my tak naprawdę możemy czerpać z obecności bobra, nie inwestując w przystawki. Bo jeśli będziemy chcieli tą wodę retencjonować, to wydatkujemy ogromne pieniądze, środki, czasy również na to i wysiłek, żeby tą wodę w sposób sztuczny przy pomocy przystawek zgromadzić. A tutaj mamy takiego sprzymierzeńca, który organizuje nam tą wodę za darmo. O tym jednak ludzie dawniej nie wiedzieli, nie dostrzegali tego. Ta działalność człowieka, jeśli chodzi o wpływ na środowisko, na terenie było dużo mniejsze, bo wszelkie moczary i rozlewiska stanowiły przeszkodę dla życia człowieka, nikt o tym wtedy nie myślał. No w tej chwili mamy ten obszar naszej przestrzeni, w której żyjemy, bardzo zurbanizowany i zmeliorowany. Bóbr dziś staje się sprzymierzeńcem. Tym niemniej w 1929 roku, po wielowiekowej eksploatacji tego gatunku, w końcu bobra próbowano objąć statusem litewskim ochroną. Ubijano jednak dalej zwierzęta i tak jak tutaj widzimy, my na Nizinie Pruskiej ostatniego bobra ubito w 1844 roku, nad Narwią w 1835. XVIII wiek to był kres populacji bobra na ziemiach, ówczesnych ziemiach polskich. W okresie międzywojennym bobrów było niewiele, pozostały tutaj w obszarze północno-wschodniej Polski, w okolicach rzeki Czarnej Hańczy, w okolicach Niemna, na rzece Marysze i w 1927 roku objęto bobra całoroczną ochroną gatunkową. Stan bobrów w okresie międzywojennym szacowano w całym kraju między w granicach 235 osobników, oczywiście są to dane przybliżone, czyli tyle w całym kraju było bobrów, ile my 20 lat temu mieliśmy w Igierskim Parku Narodowym tylko. Zakończenie II wojny światowej wydawało nam się, że bobrów już w ogóle nie ma. Zmieniły się oczywiście nasze granice. Nasz, w cudzysłowie, przyjaciel Józef Stalin, zmieniając granice wschodnie naszego kraju, odciął tak naprawdę nas od rozmnoży tego gatunku i sądziliśmy, że bobry pozostały po stronie litewskiej i białoruskiej.
Ale jak się okazało, pojedyncze stanowiska zostały między innymi tutaj nad Wigrami. Przy ujściu rzeki Czarnej Hańczy do jeziora Wigry w latach 50. stwierdzono obecność tego gatunku. To były dwa żeremia zasiedlone przez jedną rodzinę Bobrowo. Później, jak się dowiaduje, niedawno rozmawiałem ze znanym fotografikiem i przyrodnikiem, leśnikiem, panem Włodzimierzem Łapińskim, który będąc nadleśniczym Nadleśnictwa Maćkowa Ruda wykazał obecność więcej niż jednej rodziny bobrowej w obszarze rzeki Czarnej Hańczy, w obszarze, który w tej chwili zamyka się w granicach Wigierskiego Parku Narodowego, choć wtedy jeszcze oczywiście Parku Narodowego nie było. Rozpoczęto program aktywnej ochrony bobra europejskiego w Polsce, tak on dokładnie brzmiał, i inicjatorem oraz szefem tego projektu był profesor Wirgiliusz Żurowski, który rozpoczął akcję przesiedlania bobrów, ochrony tego gatunku i również sprowadzania bobrów na przykład z Rosji. Sprowadzaliśmy bobry z zapowiednika Woroneckiego i ta populacja dzięki pracy pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz myśliwych z Polskiego Związku Łowieckiego zaczęła przynosić swój skutek. Bobry między innymi hodowano w fermie bobrów w Popielnie. Ta ferma bobrów w dalszym ciągu funkcjonuje. Trochę inny oczywiście jest cel wtedy, kiedy realizowano akcję ochrony gatunku. W latach 50., 60., 70., 80. ta ferma bobrów służyła jako miejsce reprodukcji bobrów, jako materiału, który będzie służył do wsiedleń na terenach niezamieszkanych czy niezasiedlonych przez bobry, jako materiał do reintrodukcji zwierząt na w różne obszary naszego kraju. Bobry również były odmawiane, zwłaszcza w obszarze Suwalszczyzny. Na przykład w latach 80. bobry z obecnych granic Wigierskiego Parku Narodowego, bo z nad samego jeziora Wigry, zostały odłowione i przesiedlone do Kampinoskiego Parku Narodowego, w obecnych granicach tego parku, i one dały początek dla wieloset osobnikowej populacji Kampinoskiego Parku Narodowego. Oczywiście w tym działaniu uczestniczyli myśliwi, to pracowali myśliwi z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Podczas akcji restytucji i odłowu tego gatunku przesiedlono około 1300 osobników i one trafiły nie tylko w obszar naszego kraju, ale przesiedlono je również w różne miejsca w ramach międzynarodowych porozumień na terenie na przykład Niemiec, Czech, Austrii. Praca trudna, praca ciężka, wymagająca wiele wysiłku i umiejętności. To myśliwi we współ z pracownikami Polskiej Akademii Nauk, we współ z naukowcami odtworzyli tą wielotysięczną populację. Znaczy, tak naprawdę to już my nie wiemy, ile jest tych bobrów. Główny Urząd Statystyczny podaje, że 130 tysięcy osobników. Próby prowadzenia inwentaryzacji tego zwierzaka, rodzin bobrowych. Natomiast do końca nie wiemy. Jest to w takiej sytuacji, że te bobry tak naprawdę występują już w tej chwili wszędzie. Dzięki pracy właśnie miłośników przyrody i zasiedliły cały obszar naszego kraju. Pór, który zamieszkuje moczary, który zamieszkuje środowisko wodne. A cóż pomaga mu w zamieszkaniu tego terenu? Otóż budowa ciała bobrów. Spójrzmy na oczy, uszy, głowę, łapki przednie oraz tylne. Jeśli spojrzymy na łepetynkę, to widzimy, że wszystkie zmysły, a więc nosek, oko oraz ucho, znajdują się na jednej linii. To pomaga bobrkowi podczas wykrywania zagrożenia, bo gdy zwierzę wynurzy się z wody, no to wtedy te wszystkie zmysły oczywiście znajdują się na zewnątrz, także zwierzę słyszy, czuje oraz widzi. Krępa budowa ciała wcale nie sprzyja szybkiemu pływaniu bobrów. Ja czasami czytam w literaturze, że bobr pływa doskonale, a jego aerodynamiczna sylwetka stwarza, że pływa jak torpeda. No nie pływa jak torpeda, jest to powolne, ciężkie zwierzę. Nie wszyscy wiedzą, że bobry to są ciężkie zwierzęta. Rekord wagi naszego bobra krajowego to 52 kg. Także jest to duże zwierzę. Oczywiście nie każdy waży 52 kg. Jest to zwierzę, które waży tam około 25 kg, to już jest bardzo, bardzo duże zwierzę, natomiast rzeczywiście jest to zwierzę ciężkie, masywne, które wcale nie pływa tak sprawnie i szybko, jak pływa wywerka. No, powód jest prosty i oczywisty. Wydra jest drapieżnikiem, ona musi schwytać swoją ofiarę, rybę albo inne stworzenie, natomiast ofiara bobra czeka zakorzeniona na brzegu, on nie musi wydatkować siły,
sprawności, energii na to, żeby dotrzeć do kolejnej sztuki drzewa czy krzewu, bo ono nie ucieka najzwyczajniej. W związku z tym bór nie jest budowy wrzeczonowatej, tak jak wydra, tylko krępej, masywnej, a przez to zwierzę to jest powolne. Łapki przednie są chwytne, pozbawione błony, a łapki tylne są, zobacz, taką błoną. W porównaniu u wydry obie łapki przednie i tylnia są wyposażone, są zabłonione, tak to sobie kolokwialnie nazwijmy, ponieważ wydra musi pływać szybko, ona musi być zwrotna, ona musi tę rybkę złapać gdzieś tam pod wodą, natomiast bór łapki tylne ma wyposażone w taką błonę, ponieważ łapy tylne, ten tył to jest napęd bobra, a łapki przednie to jest narzędzie chwytne. On zawija sobie tam ten listek, który gdzieś tam zerwie ze ściętej gałązki i włoży sobie do buźki. W związku z tym jest to łapka, która jest chwytna, a jednocześnie silna i mocna, bo bóbr kopie nory. Kopie nory, które potrafią być wielopiętrowe. Zwłaszcza widać to w sytuacji, kiedy opadnie woda na Wiśle albo na Odrze, na tych dużych rzekach i wtedy widać, że ten czasem niestety wały przeciwpowodziowe czy stawy rybne są takie podziurawione jak ser szwajcarski i one są połączone między sobą klatkami schodowymi, bo wraz ze wzrostem poziomu wody bóbr lokalizuje sobie to norę, to żeremie pod wodą, kiedy woda się podniesie, no, lokalizuje sobie, organizuje kolejną norę, kiedy woda opada, no to ma odkryte tutaj te wierzchnie nory, te wierzchnie gniazda, w związku z tym musi sobie niżej zorganizować kolejną tą norę, no to powoduje, że te nory rzeczywiście wyglądają troszeczkę tak, taki obraz sera szwajcarskiego. I boberek wyposażony tutaj jest taki szczególny drzewek. Otóż czwarty pazur jest wyposażony w taki rozdwojony pazurek, który służy bobrom do wyciągania, pozbywania się kleszczy. Wydawałoby się, że zwierzę związany ze środowiskiem wodnym nie powinien być narażony na obecność takich drapieżników. Niestety jest. Rzeczywiście, jak fotografuję bobry, a bobrów sfotografowałem tysiące, to czasami zdarza się, że gdzieś tutaj przy oczkach, w jakichś takich miejscach widocznych, widać te kleszcze napompowane, najedzone. W związku z tym boberek ciągle pracuje po wyjściu z wody. Tak naprawdę on jest trudnym obiektem do sfotografowania, bo on bez przerwy wyciska wodę, bez przerwy się ją czyści, bez przerwy dba o to futerko, właśnie wyrywa sobie tym rozwojonym pazurkiem tego różnego rodzaju pasożyty. Jeśli widzimy bobra, który jest zniżwiony, który jest zaniedbany, który nie dbał o swoje futro, to znaczy, że jest chory. Natomiast zwierzęta, nie tylko oczywiście bobry, jeśli są zniżwione, jeśli są zaniedbane, to znaczy, że coś z nimi dzieje się nie tak. Bobr rzeczywiście jest nieprawdopodobnym czyściochem. I to, o czym mówiłem, widzimy tutaj takie zdjęcie łepetynki bobra, który właśnie się wynurzył. Wszystkie zmysły są na zewnątrz, tak na wierzchu. Czyli bobr się wynurza, nie jest pewien, czy może wyjść na brzeg. Czuje noskiem, widzi oczętami i słyszy. Oczętami to słabo widzi, bo ta zdolność widzenia nie jest tak duża. Natomiast doskonale czuje i doskonale słyszy. Jestem wrażliwy na drgania. Mi się zdarzało próbować podejść na torfowisku do bobra i kiedy był daleko, był ode mnie, był odwrócony plecami, coś tam sobie zajadał, to czuł jednak to drganie gruntu i natychmiast reagował ucieczką, salwował się ucieczką. Tak jak widzimy, bobr no, ma ten oczywiście upływowy kształt ciała, natomiast nie jest to taka wrzeczonowata konstrukcja jego budowy, jak to w przypadku ma miejsce wydry. Plus kielnia, termoregulator. Jest to podpórka też podczas ścinania drzew, no oczywiście ster podczas pływania. Termoregulator jest o tyle szczególny, że gdy boberek znajduje się w warunkach takich ciepłego środowiska, mamy lato, mamy lipiec, mamy sierpień, no to wtedy on jest bardzo wrażliwy na przegrzanie, tak jak zresztą, w związku z tym wchodzi do wody i tą temperaturę oddaje. Natomiast kiedy jest zimno, a teraz mamy zimę, mamy styczeń, mamy luty, przepraszam, to bóbr siada sobie na pupce, przyciska ten swój ogonek do siebie i stara się nie emitować tego ciepła, nie oddawać, nie wychładzać się. Także jest to absolutny termoregulator. To, o czym mówiłem, bóbr słabym piechurem, bo na lądzie porusza się ociężale.
U nas bóbr bardzo często staje się ofiarą wilków. Są w obszarze Puszczy Augustowskiej całe rodziny bobrowe, które są wyjedzone, tak to nazwijmy, przez wilki. W obszarze Wigerskiego Parku Narodowego również ta populacja wigerska jakby powoli ustępuje, ona zresztą starzeje się i widzimy to faktycznie po liczebności rodzin bobrowych, nie tylko w Wigerskim Parku Narodowym, ale generalnie tutaj w tej części obszaru północno-wschodniego rejonu Polski, gdzie tych bobrów ubywa na skutek właśnie drapieżnictwa wilków. Wilków mamy oczywiście coraz więcej, natomiast bóbr jest smakowitym dla bobra kąskiem. I dość powiedzieć, że jak gdy zaczynałem pracę tutaj 25 lat temu, to inwentaryzowaliśmy stanowiska bobrowe na 500 osobników. Później ta liczebność spadła do 250, a teraz mamy 160. To nie świadczy o tym, że jest jakieś załamanie wielkiej populacji, tylko to wskazuje na to, że ta populacja rzeczywiście starzeje się i oddziałuje na nią również populacja wilków. I nie jest to oczywiście wyłącznie charakterystyczne dla Wigierskiego Parku Narodowego, ale dla całego obszaru północno-wschodniej Polski. To zresztą widać również po szkodach bobrowych, bo Skarb Państwa szacuje dla terenach właścicieli na terenach prywatnych gruntów, na gruntach prywatnych szacuje szkody wywoływane przez bobry i widać, że kiedyś to województwo suwalskie, później podlaskie, które jakby dominowały w tej wielkości szkód w naszym kraju, w tej chwili już nie stoi na podium i całe szczęście tylko te szkody, ta liczba szkód i odszkodowań i wielkość wypłacanych odszkodowań maleje. Bóbr jest to nurek. Mówi się, że bóbr potrafi przebywać pod wodą po nawet 15 minut. Ja tego nie potwierdzam. Nie widziałem takiej sytuacji, żeby bóbr po 15 minut potrafił przebywać pod wodą. Natomiast kilka minut owszem. Natomiast bóbr wymienia bardzo dużą ilość tlenu w procesie oddychania. O ile my jako ludzie wymieniamy tylko 15% powietrza, o tyle bóbr 75%. Jest to więc zwierzę, które rzeczywiście jest przystosowane do życia w wodzie. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że w budowie bobra występują inne elementy przystosowawcze do tego ziemnowodnego trybu życia, a jeśli chodzi o wodny tryb życia, to na przykład boberek zamyka oczki podczas nurkowania taką dodatkową błoną, tak jak rekiny na przykład czasami oglądamy sobie na filmach przyrodniczych, gdzie rekin wynurzając się zamyka taką dodatkową powieką swoje oko, przesłanie, które zabezpiecza go przed mechanicznymi uszkodzeniami. Bóbr ma podobnie, też zamyka właśnie taką powieką. No to środowisko niekoniecznie, tak jak tutaj na tym zdjęciu jest wodne, jest takie przezroczyste i niekoniecznie żyje wyłącznie w takiej czystej, lazurowej wodzie, a przecież bóbr się drzewa i krzewa gromadzi materiał organiczny, który gdzieś tam pływa w tej zawiesinie wodnej, w związku z tym rzeczywiście mógłby być narażony taki zwierzak na uszkodzenie, na mechaniczne uszkodzenie oka. Kolejnym przystosowaniem do podwodnego czy wodnego trybu życia to jest zdolność zamykania wszystkich jam ciała, czyli zamyka nosek, zamyka tutaj krtań, bóbr może drzewa czy gałązki, jakieś korzonki ścinać pod wodą. Zamyka mu się oczywiście odbyt. Te wszystkie jamy ciała jakby uszczelniają się w momencie nurkowania. Uszka również zamykają się, aby nie zostały zalane wodą. Ząbki rosną przez całe życie u boberka. Niestety bardzo często zdarza się, ja podczas różnych spotkań edukacyjnych uczulam, albo nawet wręcz zadaję pytania czasem nawet dla nauczycieli, a jakiego to koloru bóbr ma ząbki? I dużo osób odpowiada wśród osób starszych, że bóbr ma przecież zęby białe, no bo reklamy telewizyjne pokazują boberka albo wiewiórkę, która przecież też jest brudzoniem, pokazują z taką pastą do zębów albo ze szczoteczką do zębów, które mają świadczyć o skuteczności w wydzielaniu ząbków i te gatunki są pokazywane z takimi właśnie białymi ząbkami wyczyszczonymi do bieli. No nie jest to prawda, bóbr ma zęby barwy pomarańczowej. W związku z tym prostujmy te informacje na okoliczność spotkań, zwłaszcza z najmłodszymi. Bóbr jest wyłącznym roślinożercą. Ja czasami przeczytałem i nawet sobie archiwizuję gdzieś tam w moich archiwach takie fajne artykuły, które mówią o tym, że ten zgół bóbr właśnie wpadł do stawu rybnego i on zjadł cały narybek. No nie zjadł całego narybku, bo bóbr jest wyłącznym roślinożercą. Przede wszystkim lubuje się łosice, jeśli chodzi o gatunki drzewiaste. Tak, drzewiaste, natomiast wśród gatunków drzewiastych, do których należą również krzewy, lubuje się też wierzbie. No wierzba jest najbardziej jakby dostępną
w strefie przybrzeżnej wód Krzewem. W związku z tym Bóbr chętnie sięga również właśnie do wierzby, a w warunkach Wigilskiego Parku Narodowego do Leszczyna. U nas Bobry od lat 50. minionego wieku już administrują, zarządzają tym terenem, w związku z tym osika stała się absolutnie egzotycznym gatunkiem. Boberki wędrują daleko. Myśmy w ubiegłym roku prowadzili badania związane z zasięgiem występowania, czy zasięgiem wędrówek bobrów w zależności od odległości od brzegu i porównaliśmy dwie populacje, czyli Kampinoskiego Parku Narodowego i Wigierskiego. Okazuje się, że nasze wędrują hen daleko, natomiast kampinoskie boberki, mając dostępność do pokarmu tylko na 30 metrów, a na 100 metrów, a jeśli jest to dystroficzne jezioro, gdzie faktycznie jest siedlisko boru bagiennego i one nie mają dostępu do roślinności liściastych drzew, wówczas wędrują nawet na 200 metrów i wtedy są narażone na drapieżnictwo wilków. Także zasięg penetracji terenu przez bobry zależy od dostępności pokarmu, a tego pokarmu u nas nie ma. No, jeśli bobry przez dziesiątki lat, kolejne dziesięciolecia u nas występowały, to wycinając kolejne drzewa i krzewy, wyzbyły się jakby z tego zapasu pokarmu. Roślina drzewiasta jest rośliną wieloletnią, raz ścięta odrasta bardzo powoli albo wcale nie odrasta. W związku z tym bóbr musi chodzić daleko w poszukiwaniu tego pokarmu w warunkach Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru północno-wschodniej Polski. Tam, gdzie są młodsze populacje, gdzie dotarły zwierzęta dużo później, aniżeli tutaj na swoje tereny, w związku z tym one jeszcze nie wyeksploatowywały tak mocno tych drzew i krzewów, jak to ma miejsce u nas nad Wiśle. Na przykład prowadziłem inwentaryzację bobrów od Wisły na obszarze Kampinoskiej Doliny Wisły, od Wisły na północ, 140 km, tak, 140 kilometrów, bo miał ten odcinek i żyło tam 114 rodzin. I tam występowała oczywiście jeszcze osika, tam występowała jeszcze wierzba, w związku z tym ta zasobność pokarmu jeszcze była wygodna dla bobrów. U nas tego komfortu wigierskie bobry nie mają. Ale to nie jest tak, że bobry ścinają drzewa i krzewy przez cały rok, tylko wtedy, kiedy jest wegetacja, to one sięgają do roślinności zielnej. One nie wydatkują czasu, siły, energii nie wydatkują ryzyka związanego z zagrożeniem, związanym ze spotkaniami bobrów, na dalekie wędrówki po roślinie drzewiastą, podczas gdy właśnie mogą korzystać z nenufarów, z roślinności, z grążeli, z roślinności, która jest dostępna również w strefie przybrzeżnej wód. Mi zdarzyło się na przykład podchodzić kiedyś dziki, sądziłem, że to są dziki na łące, podchodziłem, chciałem je zaobserwować, podchodzę, trzeba to po prostu patrzą się bobry zajadając się mleczem pospolicie tak nazywanym mleczem, mniszkiem i innymi roślinami, które rosły na łące. W okresie wegetacji roślin porzuca roślinność drzewiastą bóbr, natomiast z nastaniem pierwszych ochłodzeń, wtedy kiedy kończy się wegetacja roślinna, w październiku zaczyna ścinać drzewa i krzewy i gałązki, które zostają, przepraszam, odcięte od tych drzew, nic drzew i krzewów, są magazynowane przy żyremiach i norach bobrowych. I tutaj mamy taki magazyn żyrowy. Przepraszam, bóbr. Wiewiórka robi sobie spiżarnię, również boberek organizuje sobie takie zimowe zapasy. I takie zimowe zapasy, tutaj prowadziłem kiedyś badania w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Przepraszam, najmocniej potrafią być obfite. I największy magazyn sięgał 47 metrów przestrzennych, blisko 50 metrów przestrzennych. To był rekord mierzony przeze mnie podczas moich prac badawczych. Bobry lubują się, tak jak mówiłem, w osice, niechętnie ścinają olchy z gatunków liściastych, a już w ogóle niechętnie, tylko z konieczności ścinają gatunki iglaste, choć oczywiście zdarza się w sytuacji, kiedy rzeczywiście brakuje roślin liściastych, osiki, brzozy, wiesz, innych gatunków. Wówczas potrafią ścinać sosny nawet o takiej solidnej dymensji. Myśmy obserwowali całe młodniki wycięte tutaj na obszarze naszego parku, młodniki sosnowe wycięte przez bobry. No i wracamy oczywiście do moczarów, wracamy do
Wracamy do tej środowisko twórczej roli Bobra. Bóbr piętrzy wodę. Bóbr jest wyjątkowym hydroarchitektem, Bóbr jest budowniczym, Bóbr jest górnikiem, kopie kanały, Bóbr jest architektem, buduje żeremia, Bóbr jest pracowitym stworem. Tworzy rozlewiska, tej wody brakuje. Mamy tutaj takie fotografie, które pokazują, zwłaszcza tutaj na tej fotografii, gdzie jest taka ładnie rozbudowana tama bobrowa, to jest zdjęcie zrobione w Puszczy Romińskiej. Tutaj u dołu jest rozlewisko na rzece Wiatrołuży stworzone przez bobry. Bobry faktycznie retencjonują wodę, tworząc wygodne dla siebie środowisko, bo tak jak mówiłem, jest słabym piekurem, w związku z tym łatwiej mu jest transportować materiał wodą, a przede wszystkim drewno pływa, w związku z tym jakby łatwiej mu jest ciągnąć tą gałązką, spławiając ją rzeką, aniżeli ciągnąć ją brzegiem. No i oczywiście takie rozlewisko stwarza warunki, w których bóbr czuje się bezpiecznie, może umknąć przed bobrem, przed człowiekiem, przed jakimkolwiek zagrożeniem właśnie do wody, zanurzyć się, schować do nory czy żremia, albo to zagrożenie przeczekać zanurzonym, będąc pod wodą. Także te środowiska bobrów widziane naszym okiem i odbierane w różny sposób, bo nie każdy jest zadowolony z obecności bobrów. Bobrom służą jako wygodne miejsca dla swojego bytowania, bo przecież na jeziorze bobry nie muszą budować takich rozlewisk, nie muszą budować, nie mają takiej możliwości i korzystają z wygodnego środowiska, jakie stwarza im jezioro o stałym poziomie wody. Nora, i tak jak widzimy tutaj na tym przykroju, wygląda w ten sposób. Zawsze nora musi, wejście do nory musi znajdować się pod powierzchnią wody. Jeśli mamy duże rzeki, tak jak mówiłem, Narew na przykład, czy Biebrza, czy może nie Biebrza, ale bardziej Wisła, czy Odra, i opada woda, no to wtedy one organizują sobie te wejścia do nor znów poniżej poziomu lustra wody. A w przypadku jeziora woda no, generalnie nie podlega wahaniom, przynajmniej w naszych warunkach. Tej wody jeszcze u nas, tak jak mówiłem, nie brakuje, w związku z tym środowisko do życia bobrów nad jeziorem jest rzeczywiście dużo bardziej wygodne. Ale bobry oczywiście zamieszkują różne obszary naszego parku. Nie należy do rzadkości obecność bobrów, tak jak widzimy tutaj w tych gospodarstwach rolnych, byle obniżenie terenu, byle wody, a byle pojawiła się gdzieś woda w jakiejś nietce. Natychmiast z tej wody korzystają i z tego pokarmu dostępnego wokoło tego no, tak naprawdę gospodarowanego przez ludzi terenu, wykorzystane przez bobry. Bobry mają się dobrze w różnych rejonach Polski, tak jak mówiłem, warmińsko-mazurskie, podlaskie, ten obszar północno-wschodni jest jakby już coraz mniej zabobrzony, te bobry ustępują, to nie znaczy, że jest następuje jakaś katastrofa, tylko to jest taki naturalny trend, tak jak w każdej populacji, fluktuacyjna budowa tego schematu dotyczy każdego zwierzęcia, czy to lisi, czy również bobra. Mieliśmy szczyt, w tej chwili ta populacja nam starzeje się, opada, zostają wyeksploatowane obszary pokarmowo tych roślin drzewiastych zabezpieczających zimową bazę pokarmową jest coraz mniej. W związku z tym te boberki jakby z naszego terenu ustępują. Bóbr jest to zwierzę bardzo rodzinne. Najbardziej liczna rodzina, która została odłowiona w czasie akcji restytucji i przesiedleń, reintrodukcji tego gatunku, liczyła 12 osobników. Średnio przyjmuje się, że jest 3,7 osobnika na jedno stanowisko. Jest to oczywiście statystyczne dane. Natomiast taka rodzina składa się z mamy i staty, z tego rocznego przychówku, który przyjdzie na świat już niebawem. Bo w kwietniu, maju, no i ubiegłorocznych bobrząt, czasem dwuletnich, czyli mamy mamę, dwu, trzylatki, tegoroczne młode rodzeństwo, które przyjdzie na świat, i jednolatki. Te najstarsze bobrzęta dostaną na wiosnę lanie od rodziców, zostaną przepędzone i będą musiały sobie założyć dla siebie nowe stanowisko, o które wcale nie jest łatwo. Tereny przez bobry zostały tak naprawdę już w naszym obszarze w większości zasiedlone, już trudno o to, aby taki wędrujący bóbr znalazł nie tylko partnerkę, ale przede wszystkim wygodne do założenia miejsce, do założenia nowej swojej sadyby, wybudowania żeremia, ewentualnie tamy. Tamy rozlewiska bobrowe. Mówimy sobie w tej chwili o moczarach.
Rzeczywiście, tam gdzie jest bóbr, tam jest woda, tam gdzie jest bóbr, tworzy się wygodne środowisko dla życia wielu gatunków, nie tylko ssaków, ale również ryb, ptaków, płazów, bezkręgowców. Badania potwierdzają, iż w miejscu, gdzie występuje bóbr wraz z powiększaniem się rozlewiska, następuje uwodnienie terenu, ale też w pewnej odległości reagują drzewa na to uwodnienie większym przyrostem masy drewna. Oczywiście ta zależność jakby maleje wraz ze wzrostem odległości od stanowiska bobrowego, ale rzeczywiście ta zbawienna obecność, ta obecność bobrów w terenie, w obszarze przez nie zamieszkanym jest zbawienna. No, niestety oczywiście występują pewne konflikty, których nie da się uniknąć. Bóbr wchodzi w środowisko zamieszkane przez człowieka. Straty faktycznie zwierzę to wywołuje. Są to wielomilionowe straty, tak w środowisku rolnym, tak w środowisku leśnym, w gospodarstwach rybackich. Wypłacane są odszkodowania. Skarb Państwa odpowiada w naszym kraju za 5 gatunków chronionych, które powodują szkody w różnego rodzaju gospodarstwach, a więc za wilka, niedźwiedzia, rysia, boba oraz żubra. Bóbr tak naprawdę powoduje ponad 90% strat spośród tych wszystkich gatunków. Jest kłopot, natomiast no, powinniśmy pamiętać o tym, że ta obecność bobra przy obecnym deficycie wody w naszym kraju jest zbawienna. Dziękuję bardzo. Cóż ja mogę powiedzieć na zakończenie? Chrońmy stanowiska bobrowe, chrońmy mokradła. Przestrzeń Wigilskiego Parku Narodowego jest dowodem na to, że ta ochrona przynosi odpowiednie skutki, nazwijmy to ochronne, nie tylko w stosunku do bobra, ale również do ekosystemów wodnych, jezior oraz rzek, jezior dystroficznych również, które spowodowały, że został powołany Wigielski Park Narodowy i został on wpisany do konwencji Ramsar. Zapraszam do Wigielskiego Parku Narodowego, zapraszam do obserwacji bobrów oraz wszystkich zwierząt skrzydlatych, czworonożnych i innych zasiedlających nasze moczary.